Cześć! Mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj wiem, że trochę po czasie, ale jest temat, którym chciałam się zająć, choć nie jest to do końca temat mojego kanału, ale ksywa Falka zobowiązuje. W związku z tym dzisiaj pomówimy o serialu Wiedźmin, realizowanym przez Netflixa, a to jest Koci Ogon. Dla niezorientowanych mój pseudonim pochodzi z sagi o Wiedźminie. Jest pisane inaczej ze względów na internet i to, że brakowało ksywki gdzieś tam na maila, więc w związku z tym dodałam drugie L. Długa historia, w każdym razie pseudonim jest wzięty stricte z Wiedźmina, ponieważ w okolicach gimnazjum byłam psychofanką Wiedźmina. Przeczytałam większość części po kilka razy, w tym trzecią część sagi myślę, że kilkanaście razy. Wygrałam konkurs wiedzy o Wiedźminie. Ja tu mamy kocią dupę. Wygrałam konkurs wiedzy o Wiedźminie. Mam również na dowód tego piąty tom sagi z autografem dla mnie. Także to jest temat, którym musiałam się zająć. Wstępnie powiem, że to nie jest tak, że ja nie widzę wad tego serialu, bo je widzę, ale ogólnie całość bardzo mi się podobała i szczerze mówiąc kompletnie nie rozumiem tego hejtu krytyków, hejtu w artykułach na polskich portalach, generalnie narzekania i w ogóle. Większość tego narzekania dla mnie to jest dowód na to, że krytycy serialowi, filmowi, zwłaszcza w Polsce, nie mają pojęcia o tym, jak przenosi się literaturę na ekran. Pominę oczywiście cały bullshit wszystkich osób, które są chyba kryptorasistami, skoro uważają, że przeszkadza im, nie wiem, postać, która jest kolorowa, a nie powinna. Bo w całym serialu, to zresztą do tego jeszcze wrócę przy obsadzie, ale w całym serialu, jeśli chodzi o kolor skóry, miałam tylko jeden mały zgrzyt przy jednej postaci, że jest kolorowa, a cała reszta jakby to jest olbrzymi kontynent, olbrzymi świat, gdzie były różne rasy, byli ludzie, były krasnoludy, były gnomy, były niziomki, były elfy, były czarownice, byli ludzie zza gór, z innych krain, którzy byli inni, więc to, że komuś przeszkadza, że ludzie i elfy mają różne kolory w takim świecie, dla mnie jest absurdem, ale do tego jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o to, na czym bazuje serial, czyli dwa tomy opowiadań, które są wstępem do sagi, to jest to zbiór niepołączonych praktycznie ze sobą opowieści, których jedynym wspólnym aspektem są postaci, znaczy postać Wiedźmina przede wszystkim. I przełożenie tego na serial było trudne, bardzo trudne. I uważam, że twórcom się całkiem udało. Oczywiście jeśli oglądamy pierwszy raz i nie czytaliśmy książki, to na początku jest ciężko się połapać w chronologii. Ale tak naprawdę, jeśli tylko uwzględnimy to, że chronologia jest wzdłuż linii postaci, mamy trzy osobne chronologie. Linię czasu Geralta, linię czasu Ciri i linię czasu Yennefer. To jakby wszystko staje się jasne, tak? Bo te są rozstrzelone w czasie, te wszystkie wydarzenia, ale stopniowo te linie się zbiegają ze sobą, tworząc jakby zakotwiczenie wspólnego momentu. I tak naprawdę tak samo jest w opowiadaniach, że mamy różne informacje, nawet bardziej, bo opowiadania nie są chronologicznie, nawet nie wiemy, w jakiej są kolejności. Pewnie ktoś tam gdzieś ułożył kolejność opowiadań, ale ona właściwie nawet nie jest istotna. Chodzi o to, że dostajemy różne informacje o Wiedźminie, które razem składają nam się na moment w historii, jakim jest początek sagi, gdzie mamy całe jakby opowiadania, jest to jeden wielki wstęp, wprowadzanie postaci przed wielką epopeją, jaką jest saga o Wiedźminie. I tak naprawdę cały pierwszy sezon Wiedźmina Netflixowego był w ten sposób budowany. I dla mnie jedną z większych zalet tego serialu jest to, że mimo zmienienia części fabuły, wybrania części opowiadań, bo nie byli w stanie zekranizować wszystkich, udało im się zachować ten charakter opowiadań, ten charakter narracji, jaką Andrzej Sapkowski robi w książkach, gdzie mamy dużo różnych wydarzeń w różnym czasie, w różnych miejscach, które ostatecznie splatają nam się w wątki, które zresztą dla mnie, jak czytałam, było
odkryciem, że można w ten sposób prowadzić narrację i Andrzej Sapkowski jest dla mnie mistrzem tego stylu narracji, nie liniowej, tylko takiej, gdzie mamy rozrzucone wątki, rozrzuconą historię. Stopniowo nam się to składa razem, ale wymaga to intelektualnego wysiłku od czytającego, tudzież oglądającego. I moim zdaniem twórcom serialu udało się to w jakiś sposób oddać, co jest bardzo dużą zaletą. Drugą rzeczą, którą udało im się oddać, jest charakterystyczny styl dialogów z książek, charakterystyczne powiedzonka. Dialogi momentami, mimo że serial nie jest wiernym oddaniem opowiadań, to dialogi są żywcem z książek momentami, co uważam, że jest wspaniałe, bo i kwestie Jaskra, i kwestie Wiedźmina, częściowo kwestie Yennefer, bardzo pasują do tego, jakie te postacie są w książce i to jest fenomenalne. Co do postaci w ogóle, obsada. Jest dużo hurdur w internecie na temat obsady. Ja powiem tak. Po pierwsze, Henry Cavill jako Geralt jest dla mnie perfekcyjny. W sensie ja czytając wyobrażałam sobie go dokładnie tak. Oglądając cały serial cały czas robiłam: Jezu, jaki on jest perfekcyjny, jaki on jest idealnie dobrany. Ponieważ każdy jego ruch, każdy jego zachowanie, każde jego spojrzenie, jego głos są perfekcyjne. Widziałam serial zarówno z dubbingiem po polsku, gdzie gra Michał Żebrowski podkłada, jak i oryginalnie po angielsku. W obu wersjach jest super, aczkolwiek wbrew temu, że dubbing jest naprawdę świetny, bardziej podoba mi się wersja angielska. Drugą postacią, która jest moim zdaniem świetnie dobrana i nie wiem, czy są jakieś zarzuty wobec niej, ale moim zdaniem jest super, jest Jaskier. I fakt, że nie tłumaczą imion, też jest super. Więc to, że Jaskier się nazywa Jaskier, też mi się bardzo podoba. Uważam, że aktor faktycznie wygląda na takiego, który mógł podrywać księżne. Jest ładny, ale nie za ładny, do tego ma gadane, więc ma taką urodę wiecznego chłopca, moim zdaniem świetnie pasuje i bardzo dobrze śpiewa. Trzecią postacią, która bardzo mi się podoba, jak jest dobrana, jest Ciri. Aczkolwiek nie wiem, jak ta aktorka będzie potem z wiekiem, bo aktorka gra 12-latkę mając lat 18, więc pytanie, jak będzie wyglądać mając lat 25. Ale jakby z urody pasuje bardzo. Mam mieszane uczucia co do Yennefer. Cała jej kreacja w serialu mnie przekonała. Aczkolwiek to nie jest Yennefer, jaką sobie wyobrażałam. Aczkolwiek jej postać jest bardzo spójna i po prostu wizja Yennefer, jaką mieli twórcy serialu, jest inna od tego, jaką ja miałam wizję Yennefer. Jednak aktorka po jakimś czasie przekonuje do siebie i moim zdaniem jej postać też jest okej. Tisaya jest super też, bardzo mi się podoba. Miałam zastrzeżenia do wyglądu tej lwicy z Sintry, zapomniałam imienia oczywiście, babci Ciri, Kalante, ale jej postać jest wykreowana zarąbiście. Naprawdę jakby zachowanie, wszystko jest świetne, tylko wygląd nie pasuje, ale z drugiej strony jest to uzasadnione fabularnie, że ona nie ma tego genu. Już Pawetta na przykład wygląda faktycznie jak matka Ciri, więc zostało to uzasadnione, a jej aktorka gra świetnie, więc... Więc tu właściwie też nie mam zastrzeżeń. Wiem, że były duże zastrzeżenia do Triss Merigold, aczkolwiek sporo tych zastrzeżeń moim zdaniem jest bardziej zastrzeżeniem do kostiumografa i do osoby, która kolorowała ujęcia, niż do samej aktorki, ponieważ moim zdaniem aktorka jest dobrze dobrana, tylko dziwnie poprowadzona. Więc cieszy mnie to w ogóle, że w serialu odeszli od tej growej wizji, że te postacie nie wyglądają jak z gry, że medalion nie wygląda jak z gry, tylko faktycznie jest taki jak w książce. To, które opowiadania wybrali, moim zdaniem też ok. Wybrali elementy praktycznie z każdego opowiadania. Troszkę mam żal, że stracili przy opowiadaniu o Renfrey, czyli w pierwszym odcinku, stracili charakter Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków w tym. Generalnie jakby trochę zgubili odwołania baśniowe. Nie mamy opowiadania o Pięknej Bestii. Ale zasadniczo spoko. Co uważam za główną wadę tego serialu, to to, że widać, że byli ostrożni z budżetem. Sporo scen mogłoby być mniej kameralnych, a była kameralna, na przykład odcinek ze smokiem. Są właściwie ciasne kadry pojedynków zamiast takiej większej potyczki. Smok jest spoko. Spodziewałam się czegoś innego, ale też jest okej.
Świetna jest muzyka, naprawdę mi się podoba. Zrobili już też kilka utworów, które stały się hitem. Zdjęcia i montaż też są świetne, aczkolwiek zdjęcia są trochę nierówne. Są odcinki, gdzie po prostu każde ujęcie jest majstersztykiem, a są ujęcia, są odcinki, gdzie, nie wiem, mam wrażenie, że inna ekipa to robiła czy coś. Są odcinki, gdzie nie jest aż tak dobrze, ale generalnie miło się to ogląda. Ja jakby w większości zastrzeżeń, które widziałam w internecie, że ludzie mają, to nie miałam. Ogólnie serial bardzo mi się podobał, patrząc na to realistycznie i widząc te wady, które są. Uważam, że zalety przeważają, że oddali charakter książek, co było dla mnie najważniejsze. Główne postaci są dobrze dobrane, co też jest dla mnie ważne. Ogromnym plusem również dla mnie jest to, że stworzyli dużo historii, które jakby nie było w opowiadaniach, ale tworząc ją w ten sposób, że nie zaburzyli fabuły. W sensie wypełnili sporo luk, których jakby są niedopowiedziane, jak historia Yennefer chociażby. I tak naprawdę do osób, które uważają, że ciężko się połapać w serialu, to w każdym odcinku jest bardzo dużo podpowiedzi a propos chronologii wydarzeń. Więc jeśli się uważnie ogląda, to się wyłapuje, że nie wiem, w jednym miejscu mówią, że coś się dzieje teraz, w następnej scenie mówią, że dawno, dawno temu coś się działo i mówią to samo. Albo mamy scenę z dorosłym królem, starym już, a potem mamy scenę, gdzie ten sam król jest dzieckiem. Więc jakby, jeśli się uważnie ogląda, to się tą chronologię też można złapać. Ja w ogóle sobie w czasie oglądania wyrysowałam linię oś fabularną i się jakby wszystko pięknie wpisało, więc uważam, że zarzut, że fabuła jest niejasna i jakby nieprecyzyjnie pokazana, uważam, że jest niesłuszny. Ogólnie jestem usatysfakcjonowana serialem. Mogłoby być więcej odcinków, jak dla mnie. Mogli więcej zawrzeć, ale uważam, że jakby tą esencję opowiadań zawarli. Ciekawa jestem, jak dalej to pociągną. Szkoda, że dopiero w przyszłym roku najwcześniej zobaczymy drugi sezon, bo jestem bardzo ciekawa, co dalej z tym zrobią. Mam nadzieję, że pierwszy sezon był sukcesem i w drugim będą trochę odważniejsi z budżetem serialu. W związku z tym może zobaczymy więcej efektów. Podobno zmienia się choreograf walk. Ten choreograf, który, jak słyszałam pogłoski, że ma być choreograf, który ułożył choreografię walki z pierwszego odcinka, więc myślę, że opowiada się ciekawie. I co? Chyba tyle. Wiem, że sporo osób narzeka na ten serial. Ja trochę nie wiem czemu. Mnie się podobał. I to jest moja opinia, możecie się ze mną nie zgadzać. Ale uznałam, że ja jako Falka, mając taki pseudonim, nie mogłam nie zrobić filmu o Wiedźminie. Także piszcie mi w komentarzach swoje opinie na ten temat. Dzięki za oglądanie, dajcie szponę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!